Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie w dniu trzecim naszego magicznego vlogmasu. Dzisiaj rytuał na naukę. Co będzie do tego potrzebne? Biała świeca ołtarzowa, która już wcześniej powinna po prostu płonąć. Symbole żywiołów. Ja mam robione własnoręcznie z gliny. Wy możecie mieć po prostu narysowane, bądź możecie mieć kamień, kadzidło, ogień i wodę na swoim ołtarzu. Oprócz symboli żywiołów, żółta świeca i niebieska świeca oraz szpilka. Ja posiadam gwóźdź rytualny, który używam do wypisywania na świecach, wyrywania różnych rzeczy. Pentagram u mnie jest dlatego, że jest to znak ochronny, także tutaj na ołtarzu zazwyczaj się jakieś gwiazdki pojawiają. Zapalacie białą świecę ołtarzową i po chwili palenia wzywacie żywioły i otwieracie krąg. Mogą to być słowa. Otwieram ten krąg czarami moimi, by się napełnił mocami magicznymi, by był ochroną czystą i prawdziwą przed złem wszelakim i energią niegodziwą. Wzywam z czterech stron cztery mocarne żywioły. Wspomóżcie mnie w mojej nauce, czyńmy magię pospoły. Na obu świecach należy namalować runę Ansus. Ja już Wam pokazuję, jak ta runa wygląda. Wyrywacie ją szpileczką swoim gwoździkiem. Te gwoździe są do zamówienia w edycji limitowanej na sklepie Pentagram jw.abc24.pl, ale nie ma jej dużo. Także taką runę wyrywacie na tych swoich dwóch świecach. Zapalamy najpierw niebieską świecę, mówiąc: niech w tym czynieniu wzrasta moja wymowa, niech przy egzaminach nie zostanę w cieniu. Po chwili zapalamy świecę żółtą. To, gdzie ją postawicie, to jest dowolne. Ja stawiam tam, gdzie stanie, żeby Wam pokazać. I zapalając świecę żółtą, mówicie: niech wzrasta moc mej inteligencji wraz z płomieniem tej świecy. Niech moja pamięć prężnie działa. Niech pamiętam istotne dla wiedzy rzeczy. Świecą w rezultacie pozwalacie wypalić się do końca, ale najpierw zamykacie krąg. Dziękuję panom czterech stron. Zamykam stworzone kręgi. Dziękuję za wasze wsparcie. Buduję mocy potęgi. I w momencie, kiedy Wasze rytualne, świece rytualne, czyli nie ołtarzówka, która się pali przed i po, tylko właśnie te rytualne, których kolorem tutaj używacie, wypalą się do końca, polecacie je żywiołom, czyli oddajecie wodzie, ogniowi, powietrzu albo ziemi. Najłatwiej jest zakopać, może nie w grudniu, ale generalnie można. Z tym, że to są dobre resztki na wzmocnienie, to można do wiosny przechować i wtedy zakopać przy roztopach. Mam nadzieję, że trzeci dzień rytuału Wam się spodobał i do zobaczenia w dniu kolejnym. Pa, pa!